pojawił się mały przeciek po wizycie w Sierra Nevada. Piwo jak woda. To ma mniejszą kuchnię od mojej. Na lince hamulca ręcznego i na ośce. Na lince hamulca ręcznego. Trzy kółka tu zrobił. Misiek poszedł po kawusie. Paralewar na wynos. Bo w Hiszpanii my lubimy kawę kupować. Słuchajcie, mamy taki ten przelewowy ekspresik tutaj. Ale kawa w Hiszpanii jest tania, znaczy w dobra. W tym przelewowym po prostu mała ta kawa wychodzi. Tak jest. Brakuje nam, za małe. Więc wolimy się i tak musimy się zatrzymać. I tak się musimy zatrzymać. To jest przerwa dla kierowcy. No i ja zrobiłam lody, słuchajcie. I zobaczcie, jaką Misiek przyniósł czekoladę. Czekoladę, którą robią tutaj na miejscu. Zobaczcie, jak zapakowana w ogóle. No i mówi, że w ogóle w tym sklepiku i oliwa tutaj tłoczona na miejscu i w ogóle, także wypijemy kawkę i ja polecę zobaczyć, co tam jest. A ty chcesz kawkę, cikunia? Chcesz kawusie? Nie, wolisz spać, no pewnie. Po co kawa? Senna pogoda taka, senna, deszcz pada, taka, też bym pospał. Też byś pospał. Dlatego tak. Kawa, żeby nie spać. Słuchajcie, ta czekolada jest niemożliwa. Wiecie, jak ona pachnie? Pachnie w całym kamperze. I tak pachnie, jak kiedyś stare, dobre czekolady. Nie te takie, wiecie, produktopodobne, czekoladopodobne, tylko taka... Nie no. Ale pachnie w kamperze. Produkt artystyczny, tak? Słuchajcie, stacja benzynowa. I nie tylko. Panów tych czekolad. Konstraciatella. Z wiśniami. No to jest biała. Tu jest czarna. Tiramisu. Z orzechami. Ta jest mega. Są jeszcze 75%. Ty tą kupiłeś, tak? Tak, tą kupiłem. Jakie czaderskie. Jakie pomidory. Moja ulubiona, ja. Figowa, wiśniowa. Miętowa, proszę bardzo. Truskawkowa, no mega wybór. Mega, 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 mega. No tu zobacz, oliwę mają. Zobaczcie, jak pani panu zupę nalewa. Przyniosła mu w takim wazie. Nalała. Proszę. Niecełkę może, co? To chyba zostało. Oj, ale te oliwy fajne. No i tu mamy miód. Miód jeszcze. Miodzik. O, misiu. Romero. Możemy wziąć jeden. Tak? Tak. To jest Castanio. No ale nie, my chcemy Romero, zdecydowanie. Tak. Także jeden miodzik możemy wziąć, winka nie, bo nie zużywamy. Oliwę mamy kupioną od Basi. A tutaj w ogóle rozlewają tą oliwę, tam jest. Zaraz zobaczysz. Jakie szynki, zobaczcie. I zobaczcie, tutaj ta oliwa jest filtrowana. I rozlewana. Taka manufaktura, zobaczcie. Wszystko robione prawie ręcznie. Ale mega. Mega, co, Miśku? Tutaj tłuszczyk odkapuje, co? No. No to co, to bierzemy miód. Jakie kiełbasy. I ser. Jest
A tu zobaczcie, jaki nalewak do wody. Pani, jak było tutaj z wami? Aqua. Proszę bardzo, Aqua. Widziałeś, Misiu, jaki nalewak do wody? Tak. Pan jest kroneczkę. Ale na górze jest napisane Aqua. To jest tak, cuando tenga tu niño, tenga tu carrera. Piwo jak woda. Dotarliśmy do Sewilli, dlatego że miało nie padać. Troszkę pada, ale tylko do 17, więc jemy obiad i potem ruszamy na miasto. Odcineczek, kochani, się robi, ale prędkość znikoma, więc musimy zabrać kompa ze sobą i gdzieś nad czurosów spróbować wysłać. Misiu, piwko, które dostaliśmy od naszych widzów, jeszcze mamy, bo my tak dozujemy je sobie. A ja winko wczoraj z Dnia Kobiet, także też sobie dozuję. Tak. Szczęście. Dogrywka. Dogrywka. A co na obiadzik? Grzybki, sos grzybowy, ziemniaczki i mizeria. Tak, 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 dobrze widzicie. W misce do pojenia zwierzaków, bo niestety miskę ostatnio zabrałam do domu do mycia i została, więc nie było w czym wymieszać, więc jest miejsce zwierzaków. Zlokalizowaliśmy mały przeciek. Znaczy pojawił się mały przeciek po wizycie w Sierra Nevada. Tak. Czyli pierwszy deszcz od nie wiadomo jakiego czasu i się okazało, że coś przecieka. No. No i myślę, że to chodzi o tą małą tutaj, małe pęknięcie w laminacie. I tutaj... A, no. Ale to dziwne. No dziwne, bo to tak zaciekało, Misiu. Zaciekało mocno, jak staliśmy. No. No. Kurczę, powiem ci, że tak... Nie bardzo to. Nie bardzo to. No ewidentnie w tym miejscu, co nie? Tak, w tym narożniku. No nic, zaklej to po prostu. Na wszystko zawsze pomaga. Tak, w kamperowaniu najważniej, jedna z najważniejszych rzeczy oprócz narzędzi. To jest właśnie ta taśma. Przytrzymaj. Taka krótka. Tak, to nie ma co tam daleko. Zaklejać. No i ja bym jeszcze obkleiła te uszczelki, co nie? Jakie uszczelki? Oto. Tak i tak trochę. No nie? Bez sensu. Nie, tutaj nie ma pęknięcia. A też nie ma co tego zaklejać za bardzo. Już zostawiłem trochę powietrza, żeby to wyschło. Okej, no dobra, starczy. Kamperek zatankowany świeżutką wodą, zrobiony kibelek. No i ruszamy dalej. Cikunia na posterunku. No dobrze, kochani, podróż podróżą, ale gotowanie musi być, bo jeść trzeba. Także dzisiejsza obiadokolacja to będzie makaron spaghetti z krewetkami, sosem pomidorowym i z pomidorkami koktajlowymi. Także tu jest cała lista moich składników. Nic więcej dzisiaj nie wykorzystam poza wodą do gotowania makaronu. Także lecimy. Kreweteczki. Tu zobaczcie, pół kilo krewetek, 5,39 euro. No, śmietana. W Hiszpanii taką główną śmietaną jest kwaśna 30 i na tej śmietanie głównie gotuję. Także no sosik znacie, to jest ten mój z Mercadony, który mówiłam wam, że uwielbiam. On jest pomidorowo-paprykowy, ale wy możecie jak najbardziej przecier pomidorowy wykorzystać lub inną jakąś tam pasatę pomidorową. No i pomidorki koktajlowe. Przyprawy u mnie stały zestaw, sól, pieprz i papryczka chili. Nic więcej, słuchajcie, ja nie lubię przedobrzyć z przyprawami, bo potrawa traci smak swój, a przejmuje smak i zapach z przypraw. Karol, ty jak zwykle będziesz mi towarzyszył, widzę. Ty jak zwykle będziesz ze mną w kuchni. Tak, będziemy razem gotować, Karolek. My dzisiaj, słuchajcie, w takim pięknym miejscu śpimy. Miejscówka, którą znamy od lat. Z widokiem na Gibraltar, zobaczcie. O, tam daleko. Tam daleko jest Gibraltar.
krewetki obrane. Przyprawię je teraz. Ach, jeszcze jednego składnika tutaj czarodziejskiego nie ma. Kto mnie zna, to już wie. Nie ma tutaj czosnku. Za chwilę go dołożę. Także krewetki, sól, pieprz, no i chili. No i olej, oliwa z oliwek. I już sobie są przyprawione, a ja się biorę za resztę. Dobrze. Troszkę czosnku do krewetek. Tak tyle. No, reszta pójdzie do sosiku. Krewetki też pójdą do sosiku, ale niech już przechodzą czosnkiem. Krewetka jest delikatna, więc słuchajcie, ona bardzo szybko łapie przyprawy, więc nie trzeba jakoś tam wcześniej przygotowywać. No dobra, wszystkie składniki mam gotowe. Woda już się gotuje. Prawie. Zostało umyć pomidorki. I zabieram Was za chwilę z salonu do kuchni. Tak. Jejku. Także jeszcze raz wszystkie składniki, słuchajcie, bo wtedy zapomniałam o czosnku i zapomniałam o białym winie. Makaron już się gotuje. Karol! Karol! Ucieka. No puść! Karol! Co toś? Co to za robota? Kota, psa chcę ratować. Tak, stęskniłeś się nagle. Nagle jesteś taki stęskniony zawodnik. No to dobrze, cebulka już się robi. Sól, pieprz. A raczej pieprz. Sól. I chili. Mało mam kuchnię, co? Maleńką. Kto narzeka na swoją kuchnię, choćby w najmniejszej kawalerce, to przebić mnie jest trudno dzisiaj. Tu jeszcze się mieści kot, dwa psy i mąż. Tak jest. Otworzyłam wentylację. Czyli tak jakbym w domu odpaliła pochłaniacz. Troszkę dodamy czosnku na początek, a cała reszta potem. O. Będzie pysznie. Dzisiaj Misiek zainspirował do obiadu. Było krótkie pytanie, co dzisiaj na obiad? Makaron z krewetkami. No to proszę bardzo. Jest makaron z krewetkami, zgodnie z życzeniem. Dobrze, że sami gotujemy, bo Misiek był na spacerze z pieskami. Wszystko jest pozamykane poza sezonem, poza kawiarniami, lodziarniami, więc byśmy nie zjedli za dużo. O, cebulka już, mogę dodać wino. Dodaję wino. Teraz winko będzie mi się redukowało. Jak pachnie. A ja robię sos, słuchajcie. Do połowy śmietany dodałam. W moim przypadku pomidorowo-paprykowy. W waszym przypadku może być pomidorowy.
sosik, pasata pomidorowa. Co kto ma? Zawsze do sosiku dodaję troszkę wody z gotującego się makaronu. Miśku, ile minut mamy? Jeszcze dwie zostały. Super. Co, na zewnątrz obsadzisz makaron, co? Na zewnątrz. Teraz dodam sosik, krewetki, pomidory, czosnek, uduszę wszystko chwilkę i będzie gotowe. Dzisiaj odebrałam zamówiony, oj, z 3 miesiące temu, bidon miedziany, słuchajcie, miedź, czysta miedź, prosto z Maroku. Maroko. Rokokoko Maroko. Na razie się błyszczy nowością. Widzieliśmy po użytkowaniu 3-miesięcznym, no to już nie będzie się tak błyszczał. Oj, tamten miśmy nie 3-miesięczny. Dorotka z Darkiem to już mają od pobytu z tamtego roku. A, swoje. Ponad rok. No dobrze. Gotowe. Zaraz będę rączkę potrzebował, bo już czas. No powoli dobiegł końca. Tak, ale trzeba makaron sprawdzić mimo wszystko, wiesz co, bo tutaj jest ten gaz jest słabszy. Nie, przed chwilą mówiłaś, że dobrze szybko zagotował wodę. To się no, zdecyduj. Tak. Masz rację. No i dobrze, i sosik się zagrzeje. Zacznie tylko pyrkać, to od razu nie mam ze sobą mojego pędzelka silikonowego, który jest znacznie lepszy do tego talerzyka. Co z makaronem? Spróbuj. Tu masz, kochanie, żebyś się złapał, jak się przytekta. Al dente. No to dajesz. Rączkę dajesz. Już oddaję. Może daj tu kota misiu, żeby nie wyszedł. Nie. Z ukropem w ręku. Nie wyjdzie. No dobrze. I teraz krewetki. Pyk. Pomidorki, pyk, mieszamy, nie mam rączki, zaraz mi się ją odda. Proszę mi tu się zgłaszać, kto ma małą kuchnię, kto ma mniejszą kuchnię od mojej? No. Myślę, że w patodeweloperce są mniejsze. W czym? Monia nie zna tego hasła. Patodeweloperka, czyli patologiczna deweloperka, czyli pomniejszanie wielkości mieszkań do minimum. No dobrze. Znaczy niedobrze. Ale powiem ci, że wolałabym mieszkać w pato kawalerce niż na pokoju. Bądź kątem u kogoś. Bądź kątem u kogoś, także. Więc no, ja też nie jestem przeciwny temu. No tak po prostu jest. Jak jest popyt, to jest podaż, tak? Tak jest. Jak ktoś może się usamodzielnić, to ja jestem za usamodzielnianiem się. Dobrze, słuchajcie. Makaron ugotowany. Sosik gotowy.
kolendra do posypania gotowa. Dodaję, czy mi się zmieści te, czy muszę do większego garnka. Muszę do większego garnka. Będziesz miał dwa brudne garnki, Misiu, do mycia. No to ten już tak byłby. No ale z sosu brudny, a z makaronu brudny to jest zupełnie inaczej brudny. No i teraz zobaczcie, co my tu mamy. Ja Monikę uczę 20 lat. Najpierw zakręcamy gaz, a potem ściągamy garnek. A tu jest zawsze odwrotnie. 20 lat. Taka jestem zdolna. No. Taki jestem pojętny uczeń. Na szczęście zwykle jestem w pobliżu i ja to zakręcam. Ale parę razy nie byłem w pobliżu. Przypadek z mojego dzieciństwa, klasa trzecia szkoły podstawowej, naleśniki robiłam sobie na śniadanie, odgrzewałam, nie to, że smażyłam, tylko odgrzewałam naleśniki z serem. Stroiłam się, poszłam do szkoły. I na obiad były gotowe naleśniki. I naleśniki były cały czas na ogniu. Na drugiej lekcji się zorientowałam, na szczęście były już patelnie Tefal i chałupa nie spłynęła. Proszę bardzo, dzisiejsza obiadą kolacja gotowa. Zapraszam na salony. No i kolacyjka gotowa, kochani. Przenieśliśmy się do salonu, na salony. Do jadalni. Jadalni, która też bywa sypialnią. Tak, przy większej pokojem ilości. Gier, salonem. Telewizyjnym rzadko. Telewizyjnym w ogóle. No. Na komputerze coś odpalimy, to jest i telewizyjny. No, to jest prawda. Na przykład jakiś ciekawy odcinek na YouTube. Fajny hiszpańskich cytryn? Na przykład. Dobrze, Miśku, to weź dla siebie. A, no dobrze. O. Jak zwykle świeży pieprz na wierzch. Sól za potem po sprawdzeniu, a pieprz na pewno. Zawsze nam brakuje. Przybrakuje. Lubimy. Nie, on po prostu jak jest taki nieugotowany, to jest... No to smacznego. Smacznego, Miśku. Ooo, lewym se na kolano krewetkę zwaliła. Dobre, pikantne. Nie żałowałaś dzisiaj? Nigdy nie żałuję. Nigdy nie żałujesz pikantności. Bardzo dobre. Tylko tą małą łyżką, a nie chce mi się wstawać po dużą. Ale o, już teraz sobie poradziłam. Proszę bardzo. I gotowe. Krewetki też w punkt, bardzo dobre. No to super. Smacznutkie. Lepsze niż we Włoszech. Wysiąść? No tam już dotykam prawie ściany. Aha. Także wysiądź. Przed nimi nie, tymi, nie odsuwaj tych drzwi, bo walniesz w ścianę. Przejdzie, jak skręcę teraz kołami, czy będzie? Już ci powiem. Skręcaj. Bo tam cały czas mam ciasto, więc ja potrzebuję jak najdalej podjechać. Czyli jeszcze mogę trochę korzystać. 3 centymetry możesz. Stop. Tak? Tak. Właśnie jedziemy przez pole golfowe, słuchajcie. No piękny dołek. Niesamowite, że takie miejsca jeszcze są.
Jak jechać? Idę zobaczyć. Myślę, Miśku, że na razie stanie przed tym kamperem. Jak wyjedzie ta osobówka, zobaczysz, czy tam staniemy. Z najazdami wtedy byśmy musieli. No bo tu zakręt, no to nieco, nie? No bo wszyscy mijają tą kałużę. Wiesz, jest jeszcze tutaj to miejsce, ale to chcę, żeby bardziej na morze, nie? To tylko tu z boku, w trawie. Ja wiem, Miniu, tylko że jest kwestia tego, że stoisz prosto za dołkiem. Jak ktoś zagra, to muszę dostać w głowę. No dobra, no to podjadę tam. Podjedź tam, a potem zobaczymy jak... Tu jest, słuchajcie, green dołka, czyli tutaj wszyscy celują piłkami, więc jest duże ryzyko, że się dostanie. Zostajemy taki, jak tam ci odjadą, to wtedy... Tak, jeszcze trochę. Już raczej nikt nie będzie teraz grał w golfa. Nie. Jakby, że ja sobie wezmę kije i wyciągnę i pojadę. Ty, i poćwiczysz. Patowanie. Chipowanie. Dobry pomysł. Także tu dzisiaj śpimy, kochani. Idę zobaczyć, jak wygląda wybrzeże. Wiecie, za co kochamy Costa Blanca? Za biały, żółciutki, piękny piaseczek. A niekoniecznie za to lubimy Costa del Sol. No ale wiecie. Teraz jesteśmy na wycieczce, więc... Ja, kochani, popracowałam, poskładałam dla was filmiki. Misiu kończy rundę golfa. Myślał, że nie zagra na polu z widokiem na morze. A, proszę bardzo, może tam. O, nawet chyba widzę Miśka na dole, tak mi się wydaje. 18 dołek. Nieźle pod górę. Będzie tak zmęczony, że szok. No ale wiecie, że jak się coś kocha i ma się pasję, to wysiłek i trud nie przeraża. O, właśnie zagrywa. Przygotowuje się. I zagrał. Pięknie. Pięknie. Na greenie, słuchajcie. Brawo, Misiek! Na greenie! No, piękne zagranie. Pewnie go nie słyszycie, no bo jest daleko, ale ja już sobie wejdę. Mówi, że już sił nie ma. Taka różnica poziomów jest, że ja chyba kilometr góra-dół zrobiłem. Matko. Już nie mam siły. Miniłaś jeszcze dzisiaj zwiedzanie przed tobą. Tak, dobrze, kamperu.
A jak w ogóle pole? Wiesz co, dobrze przygotowane. No idziemy super, bo nikogo przed nami, nikogo za nami, także płynnie bardzo gramy. To, żeś dzisiaj dał czadu, co? No. No czasowo. Dużo gramy. 13:03 i pół godziny. O kurczę. Bez Meleksa w tych górach to... Brawo. Pięknie. Ostatnia prosta, Miśku. Ostatni green, tak. Znaczy jeszcze pod górę. Piękne pole, słuchajcie, tam stoi nasz kamperek. Ładne. Ładny domek klubowy. Pewnie zaraz pójdziemy na kawkę. No i ten widok na morze. O, misiek zagrywa. Wow, wow, wow. Ja nie wiem, czy centymetr od dołka. Brawo. Dwa razy cię zamorduję. Znaczy nie, raz cię zamorduję, raz cię utopię. Żeby się nie powtarza. Żeby nie było, że to... Przypięłam kotka na tej lince, a kotek wlazł pod auto i się zakręcił na... Na lince hamulca ręcznego i na ośce. Na lince hamulca ręcznego. Trzy kółka tu zrobił nad tymi rzeczami. O, jaką miał karuzelę. No. Widzisz, kochani, jak dobrze, że mamy taki ładny kocyk plażowy w kamperku? Ja wolę na plaży leżeć na kocyku, a nie pod autem. Ja nie mogę, no. Co ja tutaj mam za cyrk z tymi zwierzakami z żoną? Miejski gorszy. On chciał po prostu wyjść, tylko zapomniał, w którą stronę, Misiu. Tak, na wstecznym nie mógł wyjść. No. Bo ciągnij tam. Już wyszło. Przy okazji sobie sprawdzę. Mamy koło zapasowe. Mamy poduszki powietrzne. Nic tu nie cieknie, nic nie kapie, bo nie ma co tu cieknąć i kapać. Rdzy też nie ma za dużo. Spoko. Tak, Bobi, co ten pan tu robi, nie? Co on tu robi? Co ten pan tu robi tu, nie? Takie zabawy. Chcesz pomóc panu, Bobule? Nie ma w czym.